Jak co roku, już od 2010 roku inicjujemy wspólnie z Wałbrzyską Szkołą Jogi oraz z gminą uzdrowiskową Szczawno-Zdrój inicjatywę pod hasłem Joga w Parku Szwedzkim. Joga w Parku Szwedzkim jest cykliczną inicjatywą propagującą zdrowy styl życia, jak oczywiście w Parku Szwedzkim i Szczawno-Zdroju należy. Spotykamy się tu co roku w sierpniu na godzinę 9. Prowadzi ją Wałbrzyska Szkoła Jogi. Właśnie jest to w pięknym miejscu, w charakterystycznym, w tle zieleni. Również do tego dokładamy zawsze na rozpoczęcie gongi tybetańskie, które jakby charakteryzują tą inicjatywę, ponieważ one dają refleksję, dają poczucie spokoju, relaksacji i ta muzykoterapia również wpływa uzdrawiająco na całą społeczność, która z nami tutaj ćwiczy. Jogę w 2010 roku rozpoczęła tutaj z nami Wałbrzyska Szkoła Jogi. Do tej pory ona jest praktykowana i jakby inicjatorem była ze mną pani Lilianna Piotrowska, czyli taki mentor jogi w tym regionie wałbrzyskim. I do dzisiaj ona jakby funkcjonuje w tym mieście, zafunkcjonowała i zainspirowała również inne inicjatywy i z tego się bardzo cieszę, że zaczęliśmy tak piękną inicjatywę właśnie w tym mieście, w tym uzdrowisku, na tle tej pięknej zieleni. Joga tak naprawdę, którą tutaj ćwiczymy, jest to joga dla początkujących. Ona przede wszystkim wpływa na spokój, wyciszenie się i harmonię umysłu. I tak naprawdę wszystkich zachęcamy, aby każdy mógł rozpocząć tą praktykę, bo ja również sama podchodziłam do tego bardzo sceptycznie, ale dzisiaj ona mi daje wewnętrzny spokój, umiejętność podejścia do pewnych sytuacji, nawet życiowych. Zapraszam wszystkich.